Cześć, witam Was na moim kanale PiantaDance i w dzisiejszym filmie przychodzę do Was z tutorialem o tym, jak zrobić pivot. Czym on jest? Po co go wykorzystujemy w tańcu? Pivot to jest tak naprawdę taki zwrot. Nie wiem, jak inaczej można to nazwać. Tyle. Nie przedłużając tego wstępu, idziemy robić. Ok, pomalutko. Zaczynamy sobie od prawej nogi. Ja robiąc pivot zawsze wchodzę na relewę. Robiąc krok prawą nogą do przodu. Zwrot za lewym ramieniem. I stawiam lewą nogę. Znowu na relewę, prawa noga robi krok, wracam i możemy dostawić na przykład nogę albo zrobić zupełnie coś innego, na co macie ochotę. To samo, znowu zaczyna prawa noga. Raz i dwa i możemy tak w nieskończoność. Trzy i cztery i... Spróbujmy na lewą nogę. Robiąc na lewą nogę będziemy się zwracać za prawym ramieniem. Lewa noga na relewę, zwrot i na relewę, zwrot, postaw. Zobaczcie bokiem i raz i dwa i. Łatwe, prawda? Tutaj nie ma za specjalnie rąk, ale oczywiście możecie sobie robić po ciele, albo jak chcecie, może być też tu. Hop, ciach, hop, dostaw. Albo po ciele. Raz i raz i dostaw. Zobaczmy bokiem i raz i raz i hop. Drugi wariant rąk. Raz i dwa i dostaw. Jeżeli już to załapaliście, spróbujmy zrobić dwa razy powoli i raz troszeczkę szybciej. Będę robiła bokiem, żeby było Wam może łatwiej na mnie patrzeć. Zaczynamy od prawej nogi. Powoli. Raz i dwa i powoli. Raz i dwa i dostaw. Teraz robimy troszeczkę szybciej. 5, 6, 7 i. Raz i raz i raz i raz i hop. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy Wam wyszło. Myślę, że tak, jest to dosyć prosty element z techniki tańca jazzowego. I koniecznie zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na naszego Instagrama PiantaDance TV. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!